Rzucano panu, że pan wysłużył w zmotoryzowanych obwodach milicji obywatelskiej. Służył pan czy nie? Znaczy, ja panu powiem w ten sposób. Chcąc pracować w biurze paszportowym, to nie szli do biura paszportowego cywile. Moja ciocia pracowała w biurze paszportowym i koniecznie nacisk rodziny był na to, żebym jak gdyby też zaczął w tej branży pracować. Ja wtedy już miałem studium nauczycielskie skończone, no i tak delikatnie za takim przymuszeniem trochę rodziny postanowiłem zobaczyć, jak w resorcie się pracuje. 4 miesiące byłem w wojsku w WOP-ie, następnie zostałem przeniesiony do Poznania i cała moja służba skończyła się na 17 miesiącach, ponieważ zrezygnowałem z służby właśnie w policji, znaczy w milicji jeszcze, dlatego że no nie odpowiadało to do końca moim planom życiowym i to, co chciałbym robić. Ale to pan był w tym garnizonie poznańskim, tak? To było... Tak, dokładnie. To było od lutego, bądź dajże się od marca do lutego następnego roku. I to się, i to się nazywało zmotoryzowane odwody milicji. No dokładnie, oczywiście. Zresztą tam było wielu funkcjonariuszy obecnych, moi koledzy, którzy pełnią funkcję, służbę już w policji na terenie, bym powiedział, całego województwa wielkopolskiego. Aha, czy był pan na jakiejś manifestacji, na przykład tłumić jakieś manifestacje? Bo... Proszę pana, ja byłem 2 miesiące nad morzem jako komendant czy szef posterunku na polu namiotowym w Świnoujściu, gdzie jarosiniacy mogli czy inne osoby skorzystać z naszej służbowej łazienki, prysznicy i tak dalej. W żadnej manifestacji nie brałem udziału. Mhm. Obstawiałem wizytę pana Gorbaczowa w Krakowie, no i poznańskie targi. I to tyle. Mhm. Ja naprawdę, jeżeli ktoś znajdzie, że ja widzę, że czasami ludzie mają w sobie więcej jadła, aniżeli ci moi koledzy, którzy na 7 kompanii ze mną służyli. No tak, ale tak się zastanawiam, bo no, czy zdążył pan komuś, tak powiem, tym przedłużonym ramieniem sprawiedliwości przyłożyć, bo tak się wtedy mówiło na tą białą pałę. Proszę pana, nie, to zupełnie inaczej. Wtedy służba, no to nie były takie czasy, że tam jakieś wielkie manifestacje były czy coś. Kampania 7 akurat my byliśmy taką nie za starą, nie za młodą, czyli tak za młodą byliśmy, żeby nas puszczać gdzieś tam w jakieś rejony, gdzie się źle działo. Natomiast no za starą już byliśmy, żeby nas tutaj puszczać w samopas. No i po prostu tak jakoś no, udawało się. Natomiast mówię, w miesiącu marcu przed podpisaniem okrągłego stołu, no jak gdyby no doszedłem już wtedy na pewno do wniosku, że ja w tej formacji nie chcę służyć i tyle. Rozmawiałem z rodziną, miałem potem dosługiwać wojsko. Mhm. Czerwona moja teczka w WKU leży napisane do odsługi. Tak. Rozumiem. Nie jest panu wstyd dzisiaj, że pan służył w ZOMO? Nie, proszę pana, dlatego że mówię, ze mną służyło wielu bardzo wartościowych ludzi i to na przykład Jarocina też. I ja bym, mówiąc, że się wstydzę, to dałbym obraz temu, że wstydzę się znajomości z nimi. Mhm, no rozumiem. No bo wie pan, to znaczy się mówi, że służył pan takiemu dość obcemu systemowi, wtedy już bardzo znienawidzonemu, prawda? Proszę pana, ja powiem w ten sposób. Ja znałem ludzi, którzy normalnie w wojsku, w zasadniczej służbie byli kapralami i przez których ludzie się wieszali, bo zasadyści. I niech mi pan wierzy, że jeżeli ktoś jest człowiekiem, to obojętnie gdzie on się znajdzie, to zawsze będzie człowiekiem. Jeżeli ktoś jest świnią, to może być nawet na Wersalu, ale świnią zawsze zostanie.